Gwiazdy programu Rolnik szuka żony na wypasionych wakacjach. Bardowscy nie kryją, ile wydali. Anna i Grzegorz Bardowscy po programie Rolnik szuka żony przenieśli swoją aktywność do internetu. Grzegorz pokazuje codzienną pracę, Ania dzieli się z fanami szczegółami z życia całej rodziny. Ostatnio na ich profilach w mediach społecznościowych dominowały zdjęcia z wakacji, które Bardowscy zafundowali sobie na gorącej hiszpańskiej wyspie. Małżeństwo otwarcie zdradziło, ile kosztował ich ten wyjazd. Anna i Grzegorz Bardowscy byli jedną z ulubionych par drugiej edycji programu Rolnik szuka żony. Po programie stali się niezwykle popularni w mediach społecznościowych. Profil Ani na Instagramie obserwuje 290 tysięcy osób, kanał Bardowscy, który małżeństwo prowadzi wspólnie na platformie YouTube, ma ponad 170 tysięcy subskrybentów. Tyle Bardowscy wydali na wakacje. Ania Bardowska przez długi czas pochłonięta była budową domu, który powstawał ponad 2 lata i wzbudzał ogromne kontrowersje. Część internautów, ze względu na ciemną elewację budynku, porównywała nawet gniazdko Bardowskich do domu pogrzebowego. Ostatnio temat domu zniknął z mediów społecznościowych małżeństwa i pojawiły się na nim wakacyjne fotografie z wyjazdu całej rodziny na Fuerteventurę, wyspę będącą częścią archipelagu Wysp Kanaryjskich. Jak się okazuje, fanów zainteresowały nie tylko piękne widoki, ale i cena, jaką trzeba zapłacić za takie wspaniałe wakacje. Bardowscy nie unikali odpowiedzi i zdradzili wprost, ile wydali na wakacje. Sama wycieczka, lot i pobyt z wyżywieniem all inclusive, około 20 tysięcy. Znajomi zarezerwowali tydzień przed nami i płacili 18 tysięcy, więc to się zmienia. To kwota za 2 osoby dorosłe i 2 dzieci, zdradzili.